Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Nowosielski. Znajdujemy się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, między rektoratem a inkubatorem. Za mną nowy obiekt dydaktyczny, Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, obiekt, który całkiem niedawno powstał i od tego roku akademickiego będzie nas wspierał w zajęciach dydaktycznych dla różnych grup studentów, dla różnych kierunków, na różnych wydziałach. Generalnie jest to konstrukcja modułowa, zbiór 9 połączonych kontenerów, które jak widzicie w tej chwili stanowią jeden poziom z wejściem głównym, do którego zaraz się udamy. Państwu przedstawię ideę tego pomieszczenia. Generalnie będziemy tu prowadzić zajęcia związane z symulacją procesów komputerowych z wykorzystaniem technologii VR. Znajdujemy się wewnątrz budynku, wewnątrz Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, w szatni, w pomieszczeniu, w którym przygotowujemy się do zajęć. Obok mnie pomieszczenie techniczne, nasze serce komputerowe, pomieszczenie, w którym znajdują się zarówno komputery, jak i specjalne przekaźniki AV, o których zaraz za chwilkę opowiem. A teraz przejdziemy do głównej sali projekcyjnej. Zapraszam serdecznie. Zbliżamy się do stanowiska trenerskiego. To miejsce, w którym trener, nauczyciel będzie podejmował najważniejsze decyzje. To miejsce również, które jest dobrze zorganizowane. Mamy tutaj wszystko pod ręką. Monitor główny, na którym wyświetlana jest treść zajęć, przedmiot, na którym pracujemy. Monitor dodatkowy do sterowania budynkiem, sterowania przesyłem sygnału AV oraz monitor dodatkowy 2, którym sterujemy komorami VR. Nadal znajdujemy się w głównej sali projekcyjnej. Aktualnie siedzę przy stanowisku uczestnika zajęć. Każde takie stanowisko, jedno z 12, tak jak widzicie tutaj, jest wyposażone w ekran o proporcjach 32:10, podobnie jak ekran widoczny z tyłu, główny ekran projekcyjny. Wszystko to sprzyja prowadzeniu zajęć z dużą ilością informacji na ekranach oraz w tym samym standardzie zarówno strony prowadzącego zajęcia, jak i uczestników. Dzięki najnowszej technologii w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych mogą być realizowane zajęcia na wszystkich kierunkach studiów. Teraz znajdujemy się w naszych boksach VR-owych. Takich boksów w budynku Centrum Symulacji Procesów jest 6. I uczestnik zajęć będzie zakładał gogle na głowę. Występował do symulacji, czy właściwie do udziału w symulacji w procesie logistycznym. Bardzo proszę, symulacja uruchomiona, można się przemieszczać. Mała zmiana tematu. Uczestniczka zajęć jest w tej chwili w procesie usługowo handlowym i przystępuje do pracy na kasie w sklepie budowlanym. Będzie wykonywała w tej chwili różne gesty związane właśnie z obsługą tej kasy, z przyjmowaniem towaru od klienta, skasowaniem ich na czytniku, a następnie z wydaniem paragonu po oczywiście uregulowaniu płatności przez naszego klienta. W tym samym czasie drugi uczestnik zajęć wciela się w rolę zarządzającego sklepem. Podejmuje podstawowe decyzje odnośnie liczby kas, które danego dnia mają być uruchomione, także liczby osób, które do tych kas mają być przydzielone w danym momencie, a także wielkości zamówienia poszczególnych asortymentów, tak aby na koniec dnia osiągnąć jak najlepsze wyniki. Widzieliśmy już fragment symulacji procesu usługowo-handlowego z perspektywy osoby wykorzystującej gogle wirtualnej rzeczywistości. Teraz zobaczymy ten proces z poziomu gry decyzyjnej przeprowadzanej na komputerze. Uczestnik zajęć może swobodnie przemieszczać się po modelu 3D marketu, zapoznając się z jego budową i lokacją obiektów, takich jak regały wysokiego składowania, kasy czy rampy przeładunkowe. W wariancie VR można zobaczyć z bliska, jak realizowane są zakupy przez klientów, udzielane są porady przez specjalistów branżowych, czy w końcu jak funkcjonuje obsługa kas. W tej chwili widzimy proces dostawy towarów. Pracownicy sklepu zostają skierowani do magazynu przez menedżera, aby rozlokować towar na półkach. Wszystkie wirtualne gry decyzyjne, stworzone na potrzeby CSPB, są zaprojektowane w środowisku symulacyjnym marki Flexim. Jest to rozwiązanie umożliwiające modelowanie, optymalizację i wizualną oraz interaktywną symulację przebiegu procesów z wykorzystaniem technologii 3D i VR. Dzięki zaimplementowanym w CSPB rozwiązaniom
UEW już dziś oferuje swoim studentom możliwość odbycia wirtualnych praktyk i poznawania świata biznesu oraz procesów zachodzących w gospodarce w innowacyjny sposób. W trakcie trwania symulacji gromadzone są dane, które następnie mogą być wykorzystywane w procesach decyzyjnych. Na ekranie widzimy kilka najważniejszych parametrów symulacji w postaci tabel i wykresów. Kolejna prezentowana gra decyzyjna dotyczy produkcji wyrobów medycznych. Gracz wciela się w rolę kierownika tego obszaru. Stoi przed nim szereg wyzwań dotyczących realizacji planów operacyjnych, w tym ustalania harmonogramu produkcji, stałe monitorowanie przebiegu procesu czy przypisanie pracowników do konkretnych stanowisk i operacji z uwzględnieniem ich kwalifikacji. Jako kierownik, gracz musi także reagować na zdarzenia losowe, w tym absencję personelu czy awarię maszyn. Od niego więc w dużym stopniu zależy wydajność procesu, a także jakość wyrobów i wyniki finansowe. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to miejsce szczególne, które łączy wiele dziedzin i dyscyplin nauki. Na kierunku Zarządzanie Inżynieria Produkcji, którego absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera, realizowane są m.in. zajęcia z przedmiotu agrobiznes. W Centrum Symulacji Procesów Biznesowych zaimplementowano grę decyzyjną wspierającą realizację zajęć związanych z tym przedmiotem w obszarze produkcji rolnej. Gracz wciela się w rolę wytwórcy produktów rolnych, który podejmuje wiele decyzji dotyczących uprawy wybranych gatunków roślin, w tym rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka cukrowego czy jęczmienia jarego. Gracz podejmuje decyzje m.in. w zakresie doboru odmiany, wielkości nawożenia i intensywności chemicznej ochrony roślin. Kończąc rozgrywkę, obejmującą jeden rok gospodarczy, gracz może zapoznać się z osiągniętymi wynikami, w tym wydajnością uprawy z hektara, strukturą poniesionych kosztów oraz szacowanymi stratami wynikającymi z generowanych losowo czynników, jak na przykład pogoda czy atak szkodników. Ostatnia prezentowana gra dotyczy zakładu gospodarki odpadami. Gracz wciela się w rolę kierownika sortowni odpadów. Celem gry jest uzyskanie określonego poziomu parametrów kontrolowanych przez kierownika sortowni, takich jak najwyższe możliwe poziomy odzysku surowców przy najniższych kosztach operacyjnych. Kierownik sortowni ma do dyspozycji szereg parametrów wynikowych, w tym ilość przerobionych odpadów, wydajność sortowni z podziałem na sektory, czy na przykład wyniki finansowe. Dziś kończymy naszą wycieczkę po Centrum Symulacji Procesów Biznesowych. Do zobaczenia na zajęciach. Całość zadania realizowana jest w ramach projektu Portal, zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej, z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, priorytet 3.5, kompleksowy rozwój szkolnictwa wyższego. Dziękujemy.